Siemanko, z tej strony, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Satisfactory na moim kanale. Odcinek 114, nagrywany 53 minuty po północy, 17 stycznia. A niedawno skończyłem streama i zmieniłem sobie jakość, żeby sobie przetestować, czy samo nagrywanie w tej innej jakości niż stream z możliwością cięć, których będę chciał zrobić w tym odcinku dosyć dużo, żeby pokazać więcej niż będę w stanie pokazać bez cięć. W tym samym czasie. Także tyle. W poprzednim odcinku bodajże, chyba poprzednim to było, zrobiliśmy drugi pociąg z paliwem, aczkolwiek no widzicie po czasie jaki minął. Woziły przez cały czas dwa pociągi. I tego paliwa już się zrobiło tam pełno. Żarz się nie zdążył przerabiać. Mamy pełno gumy chyba i pełno plastiku, wydaje mi się. Także pomyślałem, że sobie już ten jeden pociąg wymontuję, aczkolwiek po drodze sobie jeszcze wezmę plastik. I ten kontener wydaje mi się, że jest tu zbędny. Ponieważ jest sporo miejsca na tą żywicę. A tu widzę, że już nie dość, że się wszystko przerobiło, to jeszcze jest pusto i od razu idzie sobie do przerabiania. Więc to sobie usunę, aczkolwiek, o właśnie, pociągi się mijają. Nie ma kolizji, to jest spoko. Więc sobie usuniemy ten pojemnik i zrobimy tak, jak było. Zostanie ten jeden, ewentualnie trzy na żywicę polimerową i jak będzie brakowało plastiku, sobie przyjedziemy i zabierzemy. Weź wszystko. Teraz to tu wyładujemy. Teraz myślę, że już mogę zrobić tak, tak i tak. Teraz weź wszystko. Zapakuj wszystko. Tu już nic robić nie będę, ale chciałbym sobie dzisiaj właśnie używać tego sposobu i zobaczyć. I tak będą lagi na tym odcinku. Też mam nadzieję, że jak nie będę miał live'a, jak miałem na live'a teraz, to wszystko wyrabia. No to sorki, no. Wolałbym, żeby lagów nie było. Mam nadzieję, że ich teraz nie ma. Tego już nie usuwamy, tu się musi mieć co gromadzić. Sobie leci plasticzek. Działa normalnie też pociąg. Nic się nie zepsuło. Mam nadzieję. Teraz tu powoli jadą, ale widzę, że się sporo miejsca, może sporo przyda miejsca, więc może dużo zmagazynować i nie potrzeba. Wszystko działa, także się przejedziemy. Także widzimy się, jak będę na... fabryce. Zacząłem zastanawiać, możemy sobie jeszcze dwa prezenciki wziąć, a nawet trzy. Także szybciutko. Cyk, cyk. I cyk. Także dzięki, widzimy się przy fabryce. Okej. Okay. Jesteśmy przy fabryce. Ale fajne zdjęcia. Trzeba zobaczyć, jak to działa. Naprawdę jest spoko sprawa. Można naprawdę dużo pokazać. Także jesteśmy przy fabryce. A przeładujemy sobie tutaj ten plasticzek. Także weź wszystko. Tu będzie taka stacja. Czy stacja? Miejsce przeładunku, nie? Weź wszystko. Wrzucamy. Można i tak kontrolem też, żeby się nie pomylić. Fajnie z kontrolem działa. Wywalanie takich samych rzeczy. No i możemy już. Ten pociąg, lokomotywa, ulianka. Rozmontować, ponieważ już nie będzie potrzebny. Możemy sobie zerknąć, ale z tego co chciałem, jetpacka to 43 litry paliwa. Znaczy paliwa ogólnie nie pełno, więc nie ma już tam miejsca na plastik ani. Aczkolwiek tu wchodzi. Ja nie wiem, jak to jest z tym plastikiem. Nie, zapchało się pewnie. Zapchało się. Dobra. Już pełno gumy, już pełno wszystkiego, nic nie potrzebuje. A to się kurczę zapchało i dlatego nie zużywa paliwa. Ech, i tyle. Dobra. Śniosę ten plastik. No i lecimy. Lecimy jak zwykle. Odetkać. Mam nadzieję, że ostatni raz. Już może się nie wyrobię jeszcze. Ale ogólnie jest plan, żeby... Dobra, jeszcze...
Tak sobie zamienię, będzie szybciej. Jest plan, żeby te pozostałości ciężkiego oleju przerabiać na koks, dwa piętro wyżej. Także za chwilkę tam skoczymy, dobudujemy sufit. Tam sobie wymierzyłem, co gdzie jak. No i właśnie ten płyn trzeba będzie transportować tam za ścianą, myślę. Podobnie jak tutaj to wygląda, czyli wyprowadzenie na zewnątrz i za ścianą. Po prostu w górę wszystko. A jak to wygląda z tym? Gumą i tak jest pełno. Tak jest pełno, aczkolwiek nie produkowało się, bo jest... Bo jest tutaj, myślę, że tam plastiku brakło. Bardziej. Tu jeszcze jeden. Tyk. Czy brakło plastiku? No, wchodzi od góry. Tutaj. No ale tu rzeczywiście się nie robił i chodziło bardzo mało, no ale bardzo fajnie, że jest jego teraz taka ilość. Także z tego sobie będziemy przerabiać coś na... Nie wiem, coś jeszcze jest przydatnego, oprócz koksu. Zobaczymy. Tak, lecimy na górę i zaczynamy budować. Nie starczy materiałów, ale to jeszcze się zobaczy, co gdzie jak. No potrzebuję jeszcze jedno piętro wyżej, więc... Więc coś takiego. Na tej wysokości będzie. Bo patrzyłem, że... Czy jedno jeszcze wyżej. Bo jak patrzyłem, że... Zrobiłem na tej wysokości tu. No to te żółte takie końcówki. Niby można było tak przeciąć. W połowie wypadał sufit. Ale potem miały kolizję. Ze mną, co prawda na piętro wyżej. Prawda ze mną, a nie z... A nie z maszynami. No ale i tak. Lepiej dać się do wyżej i będzie. Będzie spoczko. Także te fundamenty sobie damy na 8. I te ściany sobie damy na. Które ściany? Może okno jakieś takie? Zacząć robić? Nie wiem. Póki co to taka bryła, nie? Nic nie widać. Nie ma żadnego. Jest ściana. To sobie damy na 7. Zaniemy sobie tutaj i czytamy budowę. Odwrotnie. Scrollem. Odwrotnie, także coś takiego. Myślę, że dwa. Pomiędzy tymi dwoma będzie właśnie ta podłoga. Także budujemy i jak zbuduję, to zaraz do was wrócę. Okej, okay, jesteśmy ponownie. Muszę się upewnić, żeby wiedzieć, czy nagrywam. Zabrakło betonu, materiałów. Widziałem już kątem oka. Zastanawiam się, czy robić cięcie, czy nie. Pewnie mogliście się tego spodziewać. 8 minut, kurczę. No ale... Grzecimy po węgiel. O, prezencik. Możemy sobie na prezencie zjechać. Jak dolecę, to możemy. Spadochron nie ma kolizji. Prezent ma. Fajnie. Up. Na taśmę ciągu. Także idziemy do skrzynki, bierzemy rzeczy potrzebne. Okej, okay, mamy skrzynkę. A z betonem weźmiemy sobie... Trochę za dużo. No, tyle betonu. Tam mamy skrzynkę z... Płytkami. 7. No, po 600 mam. Czyli mogę postawić 200 takich kawałków, czy fundamentu mniej. Więc w sumie sobie zostawię coś tu w skrzynce i wezmę więcej betonu. Betonu może być mniej. Co ja mogę sobie zostawić? Prezenciki. Troszkę tu, troszkę tu. Coś tam jeszcze? Ten ślimak do przebadania można wrzucić. Troszkę noszę cały czas przy sobie. Tu. Poczni. No ja tu już nie mam wszystko przebadane, ale no wrzućmy. Może to jest marnotrawstwo części troszkę. Żółtego też mamy. Ja nie muszę tego robić, bo już wszystko mam blokowane.
Tego też wrzucimy. Też 3 sekundy się będzie badał. Nie muszę tam szukać go. Dobra, tyle. To sobie wrzucimy tu. No i dobra, jeden slot. Więcej płytek i... Albo nawet meta tych betonów wszystkich, czterech. Więcej. Wyspoczko, lecimy na górę i... I widzimy się na górze. Okej, okay, doleciałem. Także budujemy dalej. Zrzut ścięć, nie? Cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. No, już nie dużo zostało. No, całkiem, całkiem. Już za połową. Teraz ściany. Okej, okay, lecimy dalej. W cięciu, witamy. A kończymy już. Nie wszystko wypełniłem. To mi też prezent spadł. A, także spoczko. Nie, potem chciałem zniszczyć prezent. Trzeba podejść go zebrać, kurczę. A, no i tutaj planuję sobie przerabiać... nie wiem, czy już mówiłem. Tutaj planuję sobie przerabiać coś takiego jak piętro niżej zrobimy z skocznią. Tutaj sobie chcę przerabiać pozostałości ciężkiego oleju za pomocą rafinerii. To możemy sobie dać na siódemkę. Coś mi się jeszcze przyda? Nie wiem. Ale możemy sobie wrzucić tutaj łup, tylko chyba taki zup. Coś takiego. Będzie co trzeci. No i tu chcę gdzieś zostawić przejście. Coś jak piętro niżej, tam mi bardzo fajnie wyszło. Znaczy dwa piętra niżej, tak naprawdę. Piętra niżej, no to akurat z drugiej strony było robione, no ale tu pół, no i też jakoś puścimy właśnie po ścianie. Bo może tu po ścianie? Jakoś. No. Będzie można też jakoś przebudować potem. Myślę, że tu gdzieś machniemy na... Jakoś w tym miejscu. Które to są ściany. A nie, czekaj, to była... uchwyt... ścienny spodnik rury. Chyba to. Coś takiego. A na środku będzie ok. Coś takiego. I jeszcze na rury. Tylko gdzie to teraz było? Parcie, rurociąg, ścienny spodnik, ścienne przejście. O, dokładnie to. Tutaj? Tak. To jest ta wysokość. No i teraz... Moment, dajmy sobie... to pod siódemką. To się jeszcze przyda. I mieliśmy tu jeszcze...
produkcji, rafinerię. Pod ósemką. W sumie do ściany by się jeszcze przydał, nie? Dobra, to jeszcze na ósemkę sobie damy. A i pompa w sumie się też przyda. Tylko nie wiem, czy jedynka, czy dwójka. No bo odblokowałem sobie. A, w ogóle nie włączyłem. Nie włączyłem wtyczek przed 15 minut. Sorki. Wtyczek z live'a. Live się skończył, a ja nie włączyłem wtyczek i mam zero osób, mam świeci. Czasem mam więcej osób na live'ie. Kamerzuje się. Odblokowałem sobie takie. Pompy. Teraz nie wiem, czy one też pompują. No nie wiem, zobaczymy sobie na ósemkę. One są no zupełnie z czego innego. Droższe. Silników. Silniki też będę potrzebował do tej rafinerii. No zobaczymy sobie. Sobie damy siódemeczkę. I tu cyk, cyk. Zobaczmy sobie to. Dwa razy, bo teraz trzeba podwójnie klikać. Zaczął mi się. Projekt zasilania. Podepnijmy to na szybko tymczasowo. 50 metrów. Pompują. Wow. Mega. No ale ogólnie mogą do... A to co? Ta pompa pompuje na więcej metrów, a nie na... A nie... A nie, że może pompować... Ale nie, bo... Dobra, rurociąg mam do 600 metrów sześciennych. To pozwala na 300. Czyli co, jak mam rurę i chcę podciągnąć... Mam rurę... taką dwójkę. I chcę użyć tej pompy. To ona mi i tak nie przepompuje... więcej niż 300? To dziwne. Czy się produkuje, czy nie produkuje? No, produkuje się jeszcze. No bo ja tam przyspieszałem te śmieciągi. No właśnie, tylko to co przyspieszałem. Też nie ma sensu. Jedynka to jest rurociąg jedynka. Przyspieszyłem to wszystko, a zapomniałem tutaj ze ścianą, nie? Tu mam klasa pierwsza, a tu mam... dotąd. Klasa druga. No to... to nieźle. No jest 300. Aczkolwiek tam na końcu pewnie... Wrócimy się jeszcze. Szybkie cięcie. Okej, okay, wracamy. A tutaj mam... No tak minimalnie chyba za mało. No, za mało tu jest. Więc jeszcze raz cięcie. Idziemy na początek. Okej. Okay. Jesteśmy na początku. Także tu jest wąskie gardło. Co tak nazywa? Serio. Także potrzebujemy rurociąg klasy drugiej. Tutaj, tutaj. Tutaj, no i jeszcze kawałeczek dalej. I będzie do połowy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dajmy do piątego. Tu jest piąte. Ja tam nie chcę. Przy ścianie. Teraz powinien tu mieć więcej niż 300. Ale nie, ta... Dziwi mnie ten opis tej pompy drugiej. Że mogę mieć rurociąg klasy drugiej, ale pompa mi daje tak 300 tylko. To bez sensu. A to jak to wygląda? Forma. Nie widzę, ile tam jest płynu. Przy wagonach widzę na przykład, że przywiózł tam.
465 metrów. Nie, zostało tyle. Chyba. Czyli jest pełno, ale to co? Serio? Tylko 300 maksymalnie może ta pompa? Pompuje 200. Ty, no to bez sensu. Mogę sobie pompować... Mogę sobie użyć rur 600 metrów, ale potem jak chcę do góry, to potem i tak mogę tylko 300 maksymalnie, więc muszę to dzielić? Dziwne to wszystko. No chyba, że nie zmienili opisu. Nie, on też widzę, że maksymalnie 600, a jest 300. Tu paliwo jest. Maksymalny przepływ... A nie, moment, bo jeszcze nie mam tych pomp drugich. To rurą można 600, a jest 300, bo... Bo te pompy chyba mają 300, tak? Czy ja mogę je tak nadbudować? Chyba nie, czyli muszę te zniszczyć i postawić drugie. Miejsce nawet mam. Dolecę teraz? Nie dolecę. Tak sobie wskoczymy najszybciej. Czyli muszę w takim razie jeszcze... Jeszcze pompy wymienić. Ale można już stawiać... rzadziej. Dobra. Czyli zniszczymy to. Zniszczymy to. Dajmy sobie ten drugi taśmociąg pod demkę. No i teraz... ósemka to jest pompa druga, tak. Tylko tu nie mogę tej pompy postawić, nie wiem o co chodzi. Tu mogę. Tak nierówno. Nie wiem, dziwnie. Podpinamy, no i dobra. To się okazuje, czy... Tak. Jest ponad 300. Czyli tu w opisie jest błąd. No już się zdziwiłem, nie, że... No fajnie, że jest dwa razy więcej i też ponad dwa razy więcej można pompować na wysokości. Czyli tu nie zmienili opisu. Okej. Okay. Tu jest 300, tu jest 300, to powinno być 600. No i nie na 20, tylko na 60 metrów, na 50 metrów może być, więc ładnie. Wysokość jak tam? Jest mała, a jak zniszczę te dwie pompy? Doleci na samą górę, czy muszę jeszcze postawić? Kurde, 600 metrów. Elegancko. Fajnie. Okay, inne te pompy nie można tu już stawać. Chyba. O, dobra jestem. Typów 0. Czemu? Bo jest pełno? No i zacięło mi się znowu. Chyba jest pełno gumy, dlatego. No, by się zapchało znowu. Spuszczę. Tam jest 0, jak tu spuszczę. Zobaczę, jak ta pompa pracuje. No, maleje ten przepływ, ale wysokość jest chyba ok. 38 metrów. Na samą górę, no. Tego nam było trzeba. 24 minuty. Dobra, ale jeszcze. A, bo w ogóle. Niech chyba się zapełniło, ale nie. Ulepszyłem jeszcze na gumie tych przewodów. No, coś takiego muszę sobie zrobić piętro wyżej na tej stronie. Podejmiemy też. Za wysoko. Lecę. A ja tu potrzebuję. Czy tu już jest 600? No... Coś tam jeszcze skacze, ale jest 600. Generalnie najlepiej będzie, jakbym zrobił szybkie rury do samego końca. Ale tu i tak jest pełno. Cięcie, idziemy na koniec. Okej, okay, jesteśmy. Ale wydaje mi się, że i tak tutaj też już się napełni tym
od połowy tym nawet wolniejszym. Troszkę może wolniej, ale wyrabia przynajmniej, pracuje z maksymalną szybkością i tu widzę, że też ciecz zapchała, więc musimy to zwolnić. Niedługo się będzie trzeba. Jak zbudujemy przerabianie tego na piętrze, które budujemy na górze. No i jeszcze. Tutaj możemy, chociaż tu. Aktualnie chyba guma stoi, więc się produkuje mniej, więc i płynu jest mniej. Ale spuścimy. Cyk. I ostatni cyk. Elegancko, podobają mi się docięcia. Odcinek będzie fajny. Także to się jeszcze połączy. Fajne są te pompy większe. Będziemy ich używać. Czasem są droższe, nie? Widać, że tu silniki, jakieś te płytki wzmocnione. Belki. I plastik. Uzik, albo uzik plastiku mamy. Pełno. Plastik stoi. A to ciekawe. Coś nie brakowało właśnie. Najbardziej plastiku, a teraz ta maszynka nawet nie wyrabia. Maksymalnie ulepszona, nie? Nieźle. Cztery maszynki. I za wolno, a to jest jeszcze alternatywa, nie? Naprawdę jak się nie ma tego sposobu, to jeszcze wolniej trzeba robić. Innymi metodami, a tutaj? Pełno. Pełno komputerów. Wow. Tego też nie było. Tyle. Nieźle. Naprawdę nieźle. A prąd jak tam? 1500, 1600. Nie ma tragedii. Mamy duży zapas. Tutaj się nie produkuje jeszcze, tu jest pusto. A ponieważ tu się nie produkuje, ponieważ nie ma miedzianej blachy. Do ograniczników SI chyba ich na górze tam brakowało, tak? Bo muszę tu miedzianą blachę doprowadzić. Tak wcześniej były te... te płytki drukowane. Te same co tutaj, tak? Płytki drukowane. Rando one były przeprowadzane. Uszły tak. Tu tak. A, no i tak do tego komputera, okej. No ale potem... A, tu pod spodem. Właśnie tak, tak szukałem tego miejsca, nie? Wydawało mi się, że pod spodem. Ale tu się receptura zmieniła, więc też będę to mógł już sobie stąd zdjąć, a trzeba będzie miedzianą blachę doprowadzić. Można nawet tym samym taśmociągiem. I tak samo na górę będzie miedziana blacha potrzebna, więc... Muszę ją tu doprowadzić do fabryki. Tamtąd. Okej. Także teraz bym chciał... Tutaj coś takiego. Jakby to mógł... zrobić? Muszę pomyśleć. Okej, okay, wracam. Wydaje się ziemię, ale kurczę. A tutaj sobie przebudowałem. A robiąc właśnie. Ach, tutaj inny. Jak ja to postawię? O, jest to. Coś takiego. No i tutaj. Postawiłem zamiast zakrętu przejście T. Przez to mam tutaj, tutaj i tutaj otwarte. Tutaj postawimy odskocznię. Aczkolwiek widzę, że ona się zmieniła bardzo, bardzo. Teraz dużo można fajnych rzeczy z nią zrobić. Ona jest w organizacji. Barierki, w ogóle dużo fajnych rzeczy. W tym, w transporcie ona jest. Odskocznia. Tak, będzie na środku. I teraz jeden raz się klika w ten sposób, a drugi raz można scrollem sobie ustawić. Jak to ma tutaj działać, nie? Nachylenie. Bardzo fajna sprawa. Można je też na ścianę wrzucać. Nie no, ja myślę, że pionowo w górę będę chciał. Chociaż dałoby się jakoś wycelować tam w okno, nie?
No ale nie, będą w górę i tak samo jak tu. W ogóle to jest odskocznia teraz, to można usunąć. No i to jeszcze muszę podpiąć do prądu, myślę, że będzie ok. Prąd sobie myślę wyprowadzimy tutaj, robiąc ścienny. Tutaj. Ścienny, dwukrotny. Energetyczna. Podwójne gniazdko. Dokładnie to jest na tej wysokości. No, możemy i tu. Ach, to jest pełne już, kurczę. Jest już pełne, więc sobie to odłączymy. To podepniemy tu. I to podepniemy tu. No i teraz to też. Coś takiego. A, działa. A, widzę, że jest wysoko. Na spokojnie. Dosięgnie. On też chyba wyżej troszkę wyrzuca niż te stare. Na przykład teraz jak sobie wezmę F, to jest stara odskocznia, nie? I jej już nie można skraftować. Ja właśnie szukałem, patrzę w transporcie, jest tylko taka przechylona, nie? Patrz, no kurczę, w ogóle można ją też stawiać na ściany. To jest też niezłe. Wracać sobie można, zarobista sprawa. No ale patrzę, że jest tylko taka stara, nie? A patrzę, gdzie jest taka pionowa. Patrzę, no mam pionową, no kurczę, co z nią jest. Patrzę pod F, ona jest stara odskocznia, nie można już jej zmontować, nie? A teraz już jest troszkę nowa i wydaje mi się, że ta stara nawet troszkę niżej wyrzuca. W ogóle tutaj tak zrobiłem, że albo w tą stronę, albo w tą. Śmiesznie. Możemy spróbować jeszcze. W ogóle z czego ją się robi? Z tych samych materiałów? 15 i 10? Mhm. 15, bo jeszcze kabel. Widzę, że tak, te same materiały. Dajmy sobie jeszcze fundamencik. Nie, jeszcze wyżej. Jeszcze musisz. coś takiego? Teraz transport odskocznia. Muszę sobie te hypertube ogarnąć. No, też trzeba je robić. No i pewno w górę. Zobaczymy, czy będzie jakaś różnica w wysokości. Te nowe są mocniejsze. Sobie tak. No tu spaść chyba nie można, ale musiałem sobie tak oddalić od ściany. A jeszcze. Skąd to jest? Ja to zrobiłem tu? A możliwe w sumie. A, bo to zero pokazuje z tamtej strony. Z tej strony mam 3 na 4, bo z tej strony mam 4 wejścia. I z tej, nie? Nieźle. Tyk. No, mocniejsze troszkę są. Fajnie. Bo to też tak widzę, że bardzo wysoko wyrzuca. Elegancko. Dobra, no i tutaj damy ściany. Nie ściany, organizacja. Bardzo ciężko tu cokolwiek znaleźć. Takie proste. No, myślę, że jest ok. Mam jetpacka do schodzenia w dół. A to tak cyk. Kurde, jak wysoko wywala. Naprawdę nieźle. Także elegancko. I z drugiej strony to samo. Także idziemy na drugą stronę. Troszkę to zajmie. Ok, jesteśmy ponownie. Z tej strony rozwalamy. Damy sobie przejście proste. Nie potrzebuje żadnych zakrętów, żadnych zejść i tak dalej. No i z tej strony tak samo sobie. To zmodyfikowałem, tylko że tu jest coś krzywo. Tu jest wyjście w innym miejscu. Czyli po lewej stronie. Mogę to w sumie przebudować sobie. Chociaż tu mi się tak zgadzało z tym przejściem, ja to jakoś. Jakiś tu miałem problem, nie? Nie wiem, będę w stanie to zrobić lepiej. Czyli tutaj rozwalmy to. Czy tu jest pod spodem nic? Tak, to jest pod spodem nic. dajmy przejście te. Ach, to nie mogę, bo to jest przejście, dobra. Czyli ta ściana. Ściana z drzwiami po
Po prawej. Teraz organizacja przejście proste. I tutaj te. Wie. Chyba pasuje. Chyba nic nie zepsułem. A teraz fundamenty. Mogę to tak tutaj ten? Było. Mogę. No i ta odskocznia. Bardzo teraz fajne rzeczy można budować, kurczę. W transporcie. Hypertypy muszę ogarnąć jeszcze. Cyk. Teraz w dół. Cyk. A teraz to zasilić jakoś by pasowało. To już możemy sobie zniszczyć. Doskonale. Jakoś tu prąd trzeba ogarnąć. Tu mamy. Słup, ale potrzebujemy jeszcze w ścianie. Energia elektryczna, gniazdko dwukrotne. No wiecie co. Coś będę przerabiał jeszcze. Gdzie by mi nie przeszkadzało, nie pasowało. No gdzieś tu na przykład. No. Chodzi sobie. Miedziucha chyba nie. Nie zaczepi. Nie zerwie kabli. No i cyk, cyk. Proszę bardzo. Nie zasiliło się jeszcze. Teraz się zasiliło. Cyk, jesteśmy. Elegancka sprawa, nawet nie muszę się bardzo amortyzować, bo to jest już niewielka wysokość. No i tutaj też ściana. Ściana, ściana, ściana. Ściany. Drzwi po prawej, ale odwrotnie. Dokładnie. No tu wchodzę jeszcze, nie? W tą ścianę. No, ale fajnie, fajnie. To jest spoko sprawa. Tu tak jeszcze nie ma nic wyżej, ale nie potrzeba nic wyżej. No i co będziemy przerabiać? Jakieś fajne rzeczy. Piętro niżej schodzą jeszcze te śmieciągi. No. A tutaj gdzieś sobie będziemy tymi płytami wjeżdżać. Już elegancko. Dobra, myślę, że będę kończył. 31 minut odcinka. W zupełności wystarczy. Także dzięki serdecznie za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobał. Starałem się robić dużo cięć. Jest godzina 2:02. Także możecie mniej więcej wnioskować, znając godzinę, o której zacząłem. I widząc długość odcinka, ile mi zajęło jego nagranie. Czyli ile czasu spędziłem tu, jak były te cięcia. Myślę, że się przyjemnie oglądało, mam nadzieję. Także myślę, że jeszcze mogę zrobić więcej cięć. Dało się to gdzieś upchać, ale myślę, że jest ok. I tak. Wstawienie tego by mi zajęło, myślę, cały jeden dobry odcinek, więc sporo czasu oszczędziłem, nie pokazując wam tego, co jest nudne. A w kolejnym odcinku się zajmiemy tutaj budowaniem, no i transportowaniem, myślę, że gdzieś z tej strony będzie wlot, będzie rura, dużo będziemy przerabiać. Także dzięki serdeczne za obejrzenie. Jeśli podobało, łapeczka w górę i subik z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. Ładny widok, to jest stąd są. No i do następnego razu. Trzymajcie się. Pa, pa.